Moi Państwo, jesteśmy w bardzo szacownym miejscu, w bardzo szacownym także środowisku, bo jesteśmy w warszawskim Kiku. Otóż to zacne grono przyznało mi nieszczęsnemu niezwykle ważną nagrodę. Nie czuję się jej oczywiście godny. To jest miejsce przesiąknięte powagą i słusznie, bo są takie miejsca i takie przestrzenie w Kościele, które tą powagą powinny być przesiąknięte. Ale moje pytanie, które dzisiaj chcę postawić, jest o wiele ważniejsze. Gdzie jest granica pomiędzy powagą a śmiesznością? Jak poradzić sobie z tym i jak być skutecznym w przekazywaniu Ewangelii? A punktem do tego typu, nazwijmy to, rozważań była dla mnie książka mojego ukochanego Unsere Heilige Vater Benedikte Sektine, mojego ukochanego papieża Benedykta. Nie mówię, że innych papieży, nie poważam i nie kocham, ale on intelektualnie, jak Państwo wiedzą, doskonale mi pasuje. I jeszcze kiedy był księdzem, napisał książkę Wprowadzenie w chrześcijaństwo. To bardzo ciekawa książka, zwłaszcza, że była napisana w roku 68. Dobrze wiemy, rewolucja seksualna, rewolucja w Kościele po Soborze, różne rzeczy się działo. Nawet widzimy papieża Ratzingera podówczas ubranego w krawacie, nawet z fajką w zębach i z piwem w ręku. Czemu nie? Tylko on się zastanawia, czy tędy droga. Już dwa lata później, w 70-tych latach, kiedy pisał po raz drugi wprowadzenie do tej książki, zaczął widzieć to trochę inaczej i odwołał się do słynnej, nie chcę obrażać inteligencji Państwa, do słynnej opowieści Sorena Kierkegaarda o płonącym cyrku. W skrócie, płonie cyrk. Tuż przed występem dyrektor cyrku wysyła umalowanego klauna do wioski obok, bo jej groziło niebezpieczeństwo. Ci ludzie odbierają to jako zabieg marketingowy, żeby więcej przyszło na przedstawienie. Jakie to współczesne. Nie chcą cyrkowcowi uwierzyć, nie chcą klaunowi uwierzyć. I Ojciec Święty, on robi wszystko, żeby mu uwierzyli. Oni jeszcze bardziej tarzają się po ziemi i cała wioska płonie. Cyrk płonie, wioska płonie. I to dla Ojca Świętego było takim porównaniem do sytuacji współczesnej kultury, czy sytuacji współczesnego chrześcijaństwa, że nasza cała kultura może spłonąć, a my igramy z ogniem, że my jako to, i dla niego ten klaun jest obrazem współczesnego teologa. I on z jednej strony mówi, teolog nie może być ubrany w zatęchłe ubranie, gdzieś wyjęty, dosłownie cytuję, z grobowca jak mumia, bo jest odstraszający, a z drugiej strony, wtedy, kiedy będzie zeświadczony, także nie będzie skuteczny. Wyobraźmy sobie, i to też nie są moje oryginalne słowa, że ten teolog, który jest wciśnięty w pewne ramy, bo widać, że jest teologiem, nawet starł ze swojej gęby to, czym był umalowany. To nie jest taka specjalna sztuka, żeby wyobrazić sobie, że jestem pajacem. Zatem symbolicznie ścieram swoją pajacowatość z gęby. To tak jakbym próbował mszę świętą odprawiać w krawacie albo mówić współczesnym językiem, okraszając to wszystko wulgaryzmami. I tu jest bardzo poważne pytanie papieża Ratzingera i moje. Jak to zrobić współcześnie, żeby to wszystko było skuteczne? Jak przekonać współczesny świat do chociażby powagi Eucharystii, nie robiąc z tego bizantyjskiego dworu? I o tym myślę, że będą następne vlogi. Tak bym bardzo chciał Państwa znowu zaprosić w taką duchową podróż w świat Eucharystii. Ten dzwonek już mnie woła na Eucharystię, zatem idę się ubrać w szaty liturgiczne, będziemy o tym mówić, dlaczego one są, czy to jest przebieranka, czy to jest potrzebne, czy to jest gadżet, jaki to jest symbol, jakie ma znaczenie duchowe. Zapraszam Państwa, dziękuję Wam, że tak długo na mnie czekaliście i całuję mocno.